Witam serdecznie, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o winie. Czy winnym można być pewnego uczuć do pewnych osób? Czy winnym można być wszystkiego, co się powie, co się zrobi, co się uczyni lub takich innych rzeczy? Chyba nie. A więc czego może być winnym? Winnym może być miłości, czy szczęścia, czy radości? Nie. Winnym można być w sądzie oskarżonym o morderstwo lub inne rzeczy, które wydarzyły się w swoim życiu, czy w życiu tej osoby, którą polubiłeś. Czy winnym można być za uczucie, które darzysz tą osobę? Chyba nie. Więc za co można być winnym? Winnym można być za różne rzeczy, ale nie za miłość. Lub za osobę, za uczucie, które się darzy za pewną osobę. Ja niektóre osoby darzę uczuciem, ale blisko ich nie ma. Więc ja się nie powinienem obwiniać za coś, czego doświadczam. Bo doświadczam wiele osób, wiele uczuć, ale nie obwiniam się za to, co czuję. Więc nie obwiniajcie za miłość, za uczucie, za sympatię do osoby, z którą rozmawiacie na przykład. Bo tego nie można obwiniać. Więc za co się obwiniacie? Obwiniać się można za morderstwo, które zrobiłeś, ale tylko oskarżyć można na przykład o morderstwo, o gwałt oskarżony może być, ale nie za uczucie, nie być winnym za uczucie na przykład. Za co winicie się? Za coś, czego nie potraficie powstrzymać? Jeżeli tak, to za co? Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Napiszcie wina, ja przytem wam serduszko. Cześć, pa. Do następnego filmu.